Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Fable The Lost Chapters. Okej, więc na start powiem, że trochę grałem poza odcinkiem. Mam 20 kluczy, jak zaraz wam pokażę, 20 kluczy już zebranych, także dzisiaj będziemy mogli sobie troszeczkę skrzyneczek pootwierać, zobaczyć, co tam w gildii się kryje w tej skrzynce, chociaż tam nie jest przypadkiem skrzynka 25? Czy 20? Nie. Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, także zobaczymy. Trochę to skrzyneczek pootwieramy, mam pieniądze, kupimy sobie Solusa. Miecz. Solusa Falusa, kupimy sobie miecz. Najlepszy, tak mi się przynajmniej wydaje, że najlepszy jaki można uzyskać, także... No, będzie bomba, od razu mówię. Tutaj... A, jeszcze zdobyłem chyba lalkę jakoś? Tak, chyba grałem w obozie dwóch ostrzy i tą lalkę zdobyłem, ale to nie była prosta robota, od razu mówię. Co jeszcze robiłem poza odcinkiem? Chyba tyle. W większości chyba tyle. Tam jednego skrytobójcę zabiłem, z tymi skrytobójcami jest pewien quest, więc trzeba będzie go wykonać. Co wy tutaj macie, bo coś tak... Chcecie tutaj coś ode mnie? What are you doing here again? Haven't you caused us enough troubles? Things are bad enough as it is. My mother was murdered not long ago. Her grave is by the side of the farm and I swear I've seen her ghost there. I can't bear to see her restless spirit. Would you go to her grave and see if she's still there? I know you've caused nothing but problems in the past, but will you help us now? I'll pay you what I can. Ta, bo ja wtedy chyba z tą misję to tak przeciwko temu kolesiowi zrobiłem zdeczka. Ta, pomogę. Anything you can do will be a great help. Okej, zaraz, gdzie to może być? Poczekaj, to jest gdzieś tutaj, tak? Ta, bo tam widzę jakąś zieloną kropkę, już mi się nagle pojawiła. Myślę, że ta matka raczej nie będzie atakować, chyba że to jest wściekła matka. Zobaczymy. Założę sobie może tak, mroczne, gdzie są mroczne? Buty strażnika, no kupiłem sobie, nie miałem co z kasą zrobić. Mroczne buty płytowe i dłonie, wezmę sobie mroczne, rękawice płytowe, ile je znajdę w ogóle. Rękawice wieśniaka ze skóry pył płytowe są. Co na głowę? Na głowę nic, po prostu będę się w ten sposób woził, o. Ale mój Bohiro jest kurna stary, ale jest też bardzo dobry. W sensie ma bardzo dobrą karmę, tylko teraz to pewnie nie zobaczycie. Ta, trochę jest opuszczona, ale jak się założy neutralny strój, to praktycznie na końcu ta kreska tutaj jest, także... O, jest dobry aniołek i tak dalej. Siema matka, co tam słychać? Dlaczego zostajesz tutaj? Hello there, my dear. Oh, don't be scared, my boy. I might be dead, but I'm still just an old lady. It's a sad tale, really. I was on my way to give Isaiah, that's my son, a necklace for his wedding anniversary, you see. Then, just by Greatwood Lake, a bandit attacked me from out of nowhere. Stabbed me in the chest 3 times, he did. And took the necklace too. If you could get the necklace to my son, I might be able to rest in peace. It was a family heirloom. Been with us generations. Nawiedzenie przez ducha to jest dość znany motyw w grach i cały czas. W każdej grze schemat jest taki sam, czyli duch nie może zaznać spokoju przez coś. Bo coś tam się stało. Zaraz, jak tu ja tu mam? Wejście do wielkiego... O, tu jest jezioro w wielkim lesie. No to... Słuchajcie, za chwilę sobie tutaj ogarniemy. A, otworzyłem skrzynkę tutaj gdzieś w sadach, jest skrzynka. Jak to się... Gdzie ta skrzynka jest? Gdzieś jak się idzie, to można ją zauważyć po drodze. Jest skrzynka i tam jest wskazówka skarbu numer 5, także... Bez problemu można sobie ogarnąć, o. Całe czyste, no rzadko kiedy bywa tak, że przy tym jeziorze jest tak czysto. Zwykle są albo osy, albo bandyci, albo inne plugastwo. Teraz jest jakoś strasznie czysto. Ciekawe dość, ale okej. Mamy do zabicia jednego typka, który ponoć zabrał naszyjnik naszej tutaj matuli. I trzeba ten... In fact, I think I see someone there now. It's him. That's the little beast. Get him! Czemu mówisz do mnie jak do psa? Bierz go, to się do psa mówi, ty. Ściero. Uważaj na słowa, jestem hero. Chodź tu. Ahoj.
Jedna strzała z łuku z korma i co? I dead leży. Take this necklace to my son Isaiah, and I will be able to rest at last. Pamiątka rodowa nieżyjącej Lady. Lady chciałem powiedzieć, ale Lady się mówi, nie Lady. A może Lady, dasz mi tutaj expa pozbierać z typka, tak? Bo to ten exp znika, a tyś nie dałaś mi kurde zebrać, szkoda. Dobra, ten tutaj zawata, most jest tutaj zdeczka. Nieczynny, że tak powiem. Dobra, wracamy teraz do sadów, oddać ten naszyjnik i zaliczyć quest, nie wiem. To taki z dupy trochę quest, bo przypadkowo do sadów poszedłem, bo tam coś, nie wiem, ogarniałem, czy jeszcze w jakiejś lokacji czegoś nie przegapiłem, bo tych srebrnych kluczy szukałem. Tak patrzę, kurde, w sadach coś tam, jakiś quest, no to dobra, obszedłem całą lokację, zostawiłem to na odcinek, żeby na odcinku to nagrać. Co się będzie działo, jak z nim pogadam, jeszcze zobaczę, może przejrzę później możliwe brązowe zadania do wykonania. Och, to się ładnie rymuje. I zobaczę, czy żadnego zadania nie ominąłem przypadkiem, żeby wam wszystko pokazać po prostu. Dobra, tam jest ten. To raczej wydaje mi się, że trzeba ten naszyjnik synowi oddać, a nie matce, więc do syna najpierw podejdę, a matka chyba później albo zniknie, albo trzeba będzie z nią znowu pogadać. Zobaczymy. Dać naszyjnik rolnikowi? Nie. A... You really seen my mother's ghost? And you say, will you find the villain for us? Oh, he's probably still near Greatwood Lake. Musiałem przewinąć na chwilę. Poczekajcie, zobaczę, ile ten naszyjnik jest wart na początek. O, wartość 0. By to tam, nawet tego się sprzedać nie da. Daj. The necklace. How can I ever thank you? Please, take this gold with my thanks. I'm afraid it's all I can offer. Please, let my mother know I've received it. Maybe her soul can find peace then. Okej, okay. O, 500, no i 200 sławy, 100 normalnie punktów centralnych. To są punkty centralne, bo on można je rozdysponować na co się chce, dlatego będę mówił punkty centralne. My son, oh, how lovely of you. If I still had my lips, I'd kiss you. The worms ate them though. Ah, at last I can take that nap. Goodbye, dearie. Żadna scenka się nie włączyła, przypuszczałem, że będę musiał z nią pogadać i dopiero coś się stanie, ale widać nie. A zobaczmy, co tutaj mogę wykopać w tym grobie, bo coś mi się podświetla łopata w tym miejscu. Co to jest? Gorset. Wyciągnięcie gorsetu z grobu, w którym to gorsecie zapewne leżała właśnie ta matka, nie jest do końca chyba takie fajne, ale dobra, okej. Nadal okej. Wszystko spoko. Zobaczymy jeszcze, czy mamy jakieś tutaj questy do rozwalenia. Misje, obecne misje. Atak zabójców, ukrytego skarbu. Co ja jeszcze tutaj miałem takiego? Lalki bohaterów, kolekcja książek. Kuźwa, co ja jeszcze miałem? A! Dobra, możemy się najpierw wrócić do gildii, otworzyć tam tą skrzynkę, zobaczę, czy... Jeszcze później w rozpisce zobaczę, gdzie te skrzynki są. O! Do Lady Grey możemy pójść i tam ponoć jest broń chyba w tej skrzynce. Tak mi się wydaje, ona 15 kluczy potrzebuje. Dobra. Tutaj jakiś important quest card jest. O, you don't say, okej. Uwolnij archeologa. Z więzienia w kamiennej altanie. Może później, żeby przypadkowo tego questa nie rozwiązać. Dobra, wiem już o tym Guildmaster, spoko. Mam równe 100 tysięcy? Serio? A, jeszcze mieliśmy tą broń przecież ogarnąć, tak? No, zaraz ogarniemy, spokojnie. To trzeba na północną kamienną altanę się kierować, bo to tam jest tylko ten miecz. Jeszcze można jeden miecz chyba zdobyć i to jest... Fajny miecz, on jest związany z gildią, ale dopiero później pojawi się ten quest. Wraz z rozwojem fabularnym po prostu nie da się teraz tego questa wykonać, bo nie, po prostu się nie da. Czemu to są strażnicy? Kurde, to jest gildia, ona się sama nie ochroni. Tak, 20 kluczy, akurat tyle ile mam. Wielki młot murenów. O ba. Zobaczymy co to w ogóle jest. Do walki w zwarciu murenów. No, zwiększenie poziomu doświadczenia i mocy przebicia. To jest dobra rzecz, jeśli chodzi o... jeżeli chcę na przykład nabijać jakieś doświadczenie, to w sumie jak najbardziej to może mi się przydać. Czemu nie niby? Tak, zwiększenie mocy zwiększenie poziomu doświadczenia, bo to naprawdę byłoby dość ciekawa rzecz. Założymy na razie, bo on i tak jest lepszy.
Jak ten młot jest taki fajny, kurde, ale fajny, naprawdę. Dobra, idziemy sobie kupić na początek ten... A nie, kurna, bo teraz będzie zamknięte. Czekajcie, gdzie to jeszcze było? Dobra, to możemy pójść sobie w takim razie do... No, teleportuj się, coś tak dziwnie mi się przycięło. Możemy się teraz teleportować do północnej kamiennej altany, otworzyć skrzynkę u Lady Grey. Tak? Tak? I później przespać się, przekimać się i iść do sklepu, kupić sobie prokok z wyjebiaszczą broń. Która no oczywiście no nie jest prokok z wyjebiaszcza, jest, jest. A zaraz zobaczycie dlaczego to jest Solus. Solus Falus jest idealny do moich potrzeb, tak. Będę bił Falusem, dziwnie to brzmi. Ale tak, będę bił Falusem. Po mordach. Serio, nie żartuję. Dobra, musimy wejść tutaj do środka najpierw. Najpierw trzeba wejść do środka, żeby otworzyć tę skrzynkę, bo oczywiście skrzynka jest w środku, to jest chyba dla was oczywiste. Widzieliście wtedy tę skrzynkę, ale nie byłem w stanie jej otworzyć, chyba miałem 14 kluczy, coś takiego. No, to także to trzeba ogadać, bo to nie jest byle co, także to trzeba coś tutaj... Nie wiem, dlaczego tutaj taki kamień, to jest chyba coś do ozdoby, nie mam pojęcia, coś w tym stylu chyba. Sypialnia Lady Grey, tak jest. I najpierw, po pierwsze, primo. Podchodzimy do skrzynki, otwieramy. Tink. Katana Hiryu. Damn. I to jest legendarna broń, zobaczymy co ona tam ma w sobie. Jak ona się będzie spisywać. Sentinus. Dobra, młot Murenów. Katana Hiryu. Zwiększenie ostrości, zwiększenie mocy płomieni. No... Kord... A nie, kord jest słabszy, myślałem, że... Prekursor. Prekursor jest też... No, w każdym razie, Katania Hiryu nie jest jakoś mocno świetna, dlatego nie będę jej używał, po prostu chciałem wam pokazać, że... Nic ciekawego. Ale to jest stare łóżko, nie możesz się przespać w tym łóżku, ty idioto! Damn, ale to jest naprawdę... Fuck logic. Okej, zaraz wracam w takim razie. No to co, wróciłem i teraz idziemy sobie kupować najzajebiaszczą broń, jaką można uzyskać, a przynajmniej jedną zajebiaszczą? Tak mi się wydaje, że chyba jest najlepsza. No dobra. Anyway, bierzemy. Hops, Drago, sklepikarz. Tam była skrzynka, którą już otworzyłem, tam był chyba jakiś czarny minerał, czy szafir, coś w tym stylu. No, w każdym razie nic, co jest godne tak uwagi za bardzo. Strój, jaki mamy tutaj strój? To jest... A, użytkownika woli świetlane rzeczy. No dobra, zobaczymy sobie, jak starczy może pieniędzy, to... Ty jeszcze masz zdrowia, woli, A resztę, podarunki. Klasyka, widzę, czarna róża, ciekawa rzecz, interesująca. Pierwszy raz widzę w tej grze czarną różę. Znaczy... W sensie na... O! Uś ty. Dobra, regeneruje punkty zdrowia, gdy ulepszana broń jest przypisana do ciebie jako broń do walki w zwarciu i na odległość. Ulepsz swoją broń przy pomocy menu z broni. Pamiętaj, że to zmiana na stałe. Interesująca rzecz, muszę przyznać. Metoda na skarpetę to jest to. Lalka ciebie, lalka groma. A zakupimy sobie. Nie mamy tej lalki, także czemu? Czemu nie? Mam już jedną posiadaną. Zwiększenie punktów zdrowia. Kuźwa, pierwszy raz na serio widzę takie coś. I tylko jedno takie coś można mieć. No dobra, nie będę przypisywał, bo i tak ta broń, którą mam zamiar kupić, i tak nie ma miejsca na ulepszenia. Niestety, także no cóż. Co ja poradzę, jak nic nie poradzę. Kusza mistrzów, długi łuk mistrzów. No nic się nie równa z łukiem Skorma, cicho tam być. Wielki miecz Solus. Legendarny Solus, należący do mistycznych smoczych Torreadorów. Ta broń wzbudza zachwyt w szermierzach i w wojownikach. Zwiększenie mocy płomieni, punktów zdrowia, zwiększenie ostrości. Kup i patrzcie, no kasa zeszła niesamowicie, ale... Ludzie, ale... To co ja teraz mam, to jest coś, co po prostu... Ła! No totalnie. Czekajcie, jak mi to jeszcze brakuje? Mnie pierwszej i trzeciej z tej brakuje mi jeszcze, bo... Zauważ, że w tym da, wiem. 73 tysiące prawie w sklepie przepuściłem. Koleś będzie bogaty dosłownie. Dobra, może wyjdziemy sobie stąd i od razu przetestujemy tą broń, bo tam podejrzewam w tym miejscu tutaj gdzieś. Można ją od razu przetestować, bo jakiegoś gówna tam na pewno trochę jest. Ja już tu byłem w tej lokacji, także wam przewinę. Tylko sobie za chwilę założę ją i zobaczę po prostu jak ona sieka i tylko tyle. Zwięzienie w kamiennej altanie, no dobra, musimy przejść jeszcze kawałek, tam po prostu przejdę sobie to drogą, bo nie mam zamiaru jak na razie żadnych questów wykonywać, chcę sobie tutaj przejść i zobaczyć co mnie na końcu tej drogi czeka, bo tu z tego co wiem jeszcze jest kilka lokacji, tych których nie odwiedziliśmy poza Młyńskim Wzgórzem, jest jeszcze kilka których nie odwiedziliśmy i które to lokacje mają w sobie jeszcze srebrne klucze. Dobra, bierzemy sobie tego Solusa Falusa.
No, to już jest coś. To już jest coś. To nie powiecie, że nie, to już jest coś. To też jest broń ciężka, ale jak ona sieka, a to zaraz zobaczycie. Ja też zobaczę, bo nie pamiętam w sumie, czy kiedyś miałem w ogóle tą broń. Ło! Rozsypał się. Jak ona fajna, szybka. Akurat do mojego stylu walki. Patrzcie, jak padają, no dosłownie jak muchy. O, nie trafiłem. Jak śmiesz legendarnego Solusa parować, ty, dziadu? No, broń jest po prostu epicka! Ale nie ma co się dziwić, bo jest najlepsza. Dobra, idę do przodu w takim razie teraz. Zobaczymy, czy z przodu jeszcze są jakieś lokacje, których nie odwiedziłem, a które warto by było odwiedzić na odcinku. Także zaraz wracam. Okej, jestem z powrotem. Patrzymy, co tutaj dalej w tej lokacji znajdziemy. Tam nie ma demonicznych drzwi, ale tam jest jakieś przejście. Czy ja tu już byłem? Czy mnie nie było? Chyba mnie nie było tu jeszcze, bo tak dziwnie znajomo ta lokacja wygląda. No dobra, wziąłem sobie na ten czas ten młot, bo po prostu chcę nabijać sobie punkty doświadczenia w łatwy i szybki sposób, przyjemny. Te! No, uspokój się. Mogę tutaj przejść? Halo, halo? Czemu nie mogę? Zaraz. Wzgórze Kata. Aha, czyli to pewnie będzie z fabuły odblokowywane. Rozumiem. O nie, to, o, to. Teraz możemy sobie nabijać expa w bardzo łatwy sposób, bo ta broń bardzo szybko expa zbiera. Dosłownie wyciąga całe doświadczenie z przeciwników i wciąga do mnie. Bardzo szybko, chyba można. O, 3400! Bardzo szybko doświadczenie będzie teraz szło dzięki tej broni. I to mi się podoba. Co jest dalej? Wzgórze Kata, więzienna ścieżka. Może najpierw wzgórze Kata zobaczymy. Co my tutaj będziemy mieli? Wzgórze Kata, pyk. Ewentualnie jakiś quest przypadkowo wykonam. Cóż. Na razie nie widzę tutaj nic interesującego, ale zobaczymy. Tutaj jest jakaś skrzyneczka, którą oczywiście otworzę. Zobaczmy, a tak dziwny ten broń. Znaczy ten broń. Ta broń jest strasznie dziwna. Takie trzy kropki ma na sobie, takie dziwne. Ale okej, no ciekawie to wygląda, naprawdę. A co to jest? Aha, to takie te do ścinania wrogów. Dobra, do ścinania skazańców w zasadzie. Dobra, tutaj mam jeszcze coś ciekawego. Tu jest chyba tylko takie przejście z dupy. Co dalej jest? Cmentarz Litchfield. Czy ja mogę rzeczywiście na ten cmentarz wejść, czy nie? Bo tak mi się wydaje, że to chyba dopiero z questem będzie robione. Czy nie mam racji? Mam rację, czy nie mam racji? Z tego, co się orientuję, to tam chyba można było wejść tylko jak miało się questa, a może nie? Bo tutaj na tym cmentarzu to jest właśnie to miejsce, w którym można znaleźć mnóstwo kluczy. Można znaleźć chyba tam. O, co to jest? Czekajcie. Stara cmentarna ścieżka, wzgórze Kata, dobra. To jest to miejsce, w którym można znaleźć trzy klucze aż. Także ja jak najbardziej będę. Czyżby ten quest card był związany właśnie z tą lokacją, czy nie? Dobra, na początku otworzymy sobie tutaj tą skrzyneczkę, która stoi i czeka na nas oczywiście, bo to jest skrzynka, która. Łopata. Muszę przyznać, że była to nagroda tak bardzo przydatna, że w ogóle. Zobaczmy, czy to tu jeszcze jest. Czupiradło. Tutaj nic ciekawego. Ma jakiś dom czyjś, a ja sobie rabuję. Eliksir lat zręczności. Czy to jest. A to tak, to jest mikstura, która dodaje zręczności. Dobra, tu jest jakieś coś, co można wyłowić, także już się za to bierę. Oczywiście, jeżeli będę w stanie wejść do tego cmentarza, chyba nie. Zamknięta brama. Czyli jednak będzie chyba z questem robione. I tam dalej naprawdę można trzy klucze zebrać, a trzy klucze to jest. O! Coś niesamowitego. Co my tutaj mamy? Stara cmentarna ścieżka. Też jest zamknięte, kuźwa. Czyli trzeba będzie jednak questy fabularne wykonywać. Oh well! No kiedy się trzeba wykonywać, bo to w sumie na tym się opiera cała gra. Jeszcze sobie odwiedzimy tamtą lokację, która była wcześniej, a którą właśnie pominąłem, bo wybrałem tą ścieżkę zamiast tamtej. Zobaczymy, co w tamtej lokacji znajdę. Wzgórze Kata. No wiem, że wzgórze Kata. Też się cieszę. Można tam wejść jakoś do tego. Do tego. Jak to się nazywa? Do tego tutaj źródełka, bo tutaj jakieś źródełko widzę. O tam mianowicie. Chyba Kaźwa wątpię, ale dobra. Chyba, że to jest jakaś lokacja, którą dopiero będę mógł później odwiedzić. Lasy Wisielca, tak jest. Wracamy do Lasu Wisielca i teraz pójdziemy tą drugą drogą. Chyba się od nowa zrespią. Tak, przeciwnicy. Tak jest. Tak jak myślałem.
tak jak czułem. Nie no, całkiem przyzwoicie sieka ten młot. Oczywiście no nie jest najlepszy, ale jest całkiem przyzwoity. To jest moja druga najlepsza broń w tym momencie, także... Da się przeżyć jeszcze. Baum, baum, baum. Te, no nie broń się! Znaczy broń się, bo w sumie zaraz zginiesz od tego młota, ale... W takim przyzwoitym tym... W przyzwoitej mierze, żebym mógł cię trafić. Dobra, tutaj jeszcze coś mieliśmy do zabrania? Nie, dobra. No to teraz idziemy tą drogą, zobaczymy co tutaj znajdziemy. Tu jest jakiś kaźwa, jakiś jebitny kamień. Znowu z rodzaju tych kamieni kamienistych, które już wcześniej widziałem. Czy tutaj jest coś, co mógłbym zebrać? Czy może gdzieś pokopać? Chyba nie. No dobra, w takim razie. Także idziemy dalej. Tutaj jest jakie przejście? Jakie to jest przejście? Więzienna ścieżka. Może być interesująco, tylko co ja tam znajdę na tej więziennej ścieżce? Więźniów? To by było całkiem, no, możliwe. Więzienna ścieżka. O kuźwa. Jaka dziwna lokacja. Dobra, dobra. Możemy najpierw rozwalić to oczywiście. Tutaj jest jakaś miksturka. Oczywiście, czemu nie? Co my tutaj mamy? No są jakieś na pewno... Coś tutaj jest, takiego czerwonego, co chce mnie... Co to idzie? A, skrytobójca. Śmiało. Gościu, śmiało. No, no, tak to my dojdziemy do usranej śmierci się tłuc. Gin wreszcie. Padł, padł, no i dobra. 100 sztuk złota, no nie jest tak źle, ale nie jest też jakoś niesamowicie dobrze. No koleś i tak w randomowych miejscach, znaczy jest chyba 5 takich skrytobójców. I to jest po, przez to, że zrobiłem ten quest, że przełam oblężenie. Ryba księżycowa, waga gówniana. Generalnie ryba księżycowa malutka, normalnie taki głupik malutki. Dobra, czy ja tu mogę jakoś przejść, cokolwiek zrobić? Chyba wątpię. Mogę tutaj na... Nie, myślałem, że tu jest jakieś miejsce do kopania, ale niestety nie. Tutaj jest jeszcze coś do rozwalenia. Ops. Zmartwychwstanie, jak bardzo mi niepotrzebny. No cóż. Tu jest jeszcze coś do zebrania, jakieś cokolwiek na przykład. Nie, zamknięte, generalnie na 3 spusty, na 4 spusty. Skrzyneczka znowu. Co w skrzyneczce? Zwiększenie mocy srebra. No powiedzmy. Okej, czyli to by było chyba na tyle z tych wszystkich lokacji, bo już wszystkie tutaj obadałem, które mogłem. Cmentarz Litchfield. Dobra, najpierw do gildii bohaterów. Podejrzewam, że albo mi się pojawił quest związany z tym cmentarzem, chociaż pewien do końca nie jestem. A, albo po prostu mam te questy, które były wcześniej. Nie, uwolnij archeologa, czyli to będzie później z fabułą związane. Na początku rozwiniemy swojego bohatera, znaczy na początku, rozwiniemy teraz swojego bohatera. Bo mam mnóstwo no punktów doświadczenia, tak, także mogę sobie władować, czemu nie? Precyzja 81, Jezu kochany, jak drogo. Przy pomocy broni dystansowej, to sobie później kupimy. Myślę, że jak wymaksujemy sobie właśnie tą umiejętności, to później będziemy właśnie bić w tą wolę tutaj, żeby wszystko z woli mieć rozwinięte. Bo chcę mieć wszystko rozwinięte z woli, co się da. I teraz w zasadzie chyba powinien mi wiek bohatera skoczyć do góry. Tak przynajmniej mi się wydaje. Nie. Osobowość. 44 lata, nie. Nadal jest takie samo. No dobra. Także ja poza odcinkiem sobie trochę pogram, ponabijam jeszcze tego doświadczenia, bo z tym młotem będzie o wiele łatwiej. Czy była jeszcze gdzieś jakaś... A może ja w ogóle wyłączę to tarczę. Czy było jeszcze jakieś gdzieś miejsce, gdzie nie mogłem otworzyć skrzynki? W domu Grejów jest otwarte. Kuźwa, nie pamiętam w sumie, bo teraz mam te 20 kluczy, także już mogę całkiem poszaleć. Wiem, że są skrzynki, które potrzebują 30 kluczy. Ale jak na razie chyba takowej skrzynki nie znalazłem. 25 to chyba była maksymalna. Mhm. No dobra. W każdym razie to załatwimy najwyżej w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... Na razie.